Czy Robert Lewandowski jest zakażony koronawirusem? Korona szoki jeśli chodzi o Bayern Monachium. Aż 10 zawodników, w tym także osoby z sztabu trenerskiego, są zakażone koronawirusem. Nie wykluczone, że Robert Lewandowski też będzie zakażony. Czy Bayern Monachium będzie musiał odwołać mecze? Czy wystawi tak naprawdę młodych piłkarzy? Czy to czas praktycznie, żeby postawić na młodych no, piłkarzy, którzy dotychczas się jeszcze nie sprawdzili, jeśli chodzi o Bayern Monachium? Dzisiaj na temat korona, szoków, Bayernie Monachium. Tam jest plaga, tam jest po prostu dramat i tragedia. Jeszcze parę dni temu, gdzie parę dni temu, dwa dni temu mówiłem o pięciu zawodnikach, którzy są zakażeni koronawirusem. Teraz praktycznie jest tych zawodników, a także osób ze sztabu trenerskiego 10 osób, tak, w tym fizjoterapeuci. wyobraźcie sobie fizjoterapeuci, którzy na co dzień mają kontakt, styczność z piłkarzami, dosłownie fizyczną, taką cielesną, tak, no bo przecież są fizjoterapeutami. No właśnie, co dalej z bajernem Monachium? można powiedzieć, Houston, we've got the problem, big problem. No właśnie, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też do mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, co się dzieje w Bayernie Monachium, istna plaga, pandemia, Korona szok można powiedzieć Manuel Neuer, Nianzou, Lucas Hernandez, Omar Richards, Corentin, Corentin Toliso. Kingsley Coman, Dino Topmoller, fizjoterapeuta, pierwszy, drugi i trzeci, to są osoby, które są zakażone koronawirusem, a jeszcze nie ma pewności co do ilu innych, praktycznie kilku zawodników, jeśli chodzi o Bayer Monachium. Tak, praktycznie są podejrzenia, że na przykład Upamykano może być zakażone Zane Stanisic, one te osoby mogą być faktycznie zakażone koronawirusem. Kiedy to nagrywam, to następnego dnia mają odbyć się kolejne testy na obecność koronawirusa. No i może się okazać, że spośród dziesięciu, praktycznie tutaj, piłkarzy i sztabu trenerskiego osób, wypadną kolejni trzej zawodnicy. No tam był sztab trenerski, tak? A tutaj, praktycznie, trzech piłkarzy i to upamykano kluczowy zawodnik, jeśli chodzi o defensywę. Zane, no zawodnik, który po prostu bardzo dobrze teraz gra, wszyscy go chwalą, tak? I Stanisic też po prostu miałby praktycznie problem, jeśli chodzi o koronawirusa. No, tragedia, dramat część z tych piłkarzy po prostu zakaziła się na wakacje, zresztą bezmyślność kompletna, nie wiem jak po prostu władze Bayernu Monachium mogły po prostu pozwolić tej sytuacji na to, żeby piłkarze jechali na wakacje Robert Lewandowski był w Dubaju ale on odbiera tam nagrodę, tak? Pewnie leciał po prostu wyczarterowany samolotem, to jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast piłkarze, tak, jeden we Francji był, drugi po prostu na Malediwach i tak dalej. Nojer był na Malediwach, zresztą nie wiem, czy Nojer wrócił już do Niemiec, czy po prostu jest jeszcze po prostu na tych Malediwach, ale pewnie wrócił specjalnym samolotem medycznym. Tak, swego czasu właśnie miał Thomas Miller, dokładnie rok temu też to było, w styczniu wrócił samolotem medycznym do, do Bayernu, do Monachium. Natomiast no, to jest tragedia, to jest kompletna pandemia. Zwłaszcza, że to są piłkarze, którzy w większości są zaszczepieni, bo tam są wyjątki tak? kimiś, tak, tam po prostu jeszcze był kto tam jeszcze był, ale kimś przyszedł koronawirusa, więc jest uzdrowieńcem, uzdro tak szybko nie będzie mógł się zaszczepić. E, tam jeszcze po prostu był Musiala, tak? E, on e, rzeczywiście się zaszczepił. Zresztą Bayern Monachium ostatnio mówił, że oni osiągną poziom 100% zaszczepienia wśród piłkarzy. No, sztab trenerski to jest oczywista sprawa, no ale mimo tego, że są zaszczepieni, to i tak przechodzą koronawirusa. Optymistyczna informacja jest taka, wszystkie te osoby raczej się czują dobrze, nie mają jakiś po prostu ciężki stan powikłań i tak dalej. No i no ale nawet jeżeli się dobrze czują, no to są zakażeni, muszą po prostu być w izolacji i w izolacji wypadają praktycznie na 10 dni, więc wypadają tutaj na no chociażby na Messy, Borussia Mönchengladbach, tak. Kibice Diroten yy, mówią wprost, praktycznie, że to może to jest szansa na to, że faktycznie mogą wystąpić tutaj młodzi, młodzi piłkarze wcześniej niedocenieni. Tak, jak na przykład, Neuer tutaj nie występuje. To na przykład jest szansa na to, żeby wystąpili inni zawodnicy. Yy, tutaj zacytuję na Diroten.pl wypowiedź właśnie Adi Fantasti, który daje bardzo ciekawy wpis. Mówi w ten sposób: Korona szok w Bayernie, szansą dla młodych. Czy Frucht, yy, Frucht stanie w końcu przed szansą gry i bronienia dostępu do bramki? Ulrich po powrocie do Bayernu zaliczył kontuzję kolana, a ostatnio co chwilę narzeka na problemy z plecami. Fruch tylko dwa razy bronił w tym sezonie w drużynie rezerw, kolejni młodzi, którzy być może mają szansę na występ w pierwszej drużynie to Arab Mbi i Lawrence, czyli dwaj środkowi obrońcy no, e, rzeczywiście tutaj Andi Fantasti bardzo dobry tak naprawdę dał komentarz, natomiast ja muszę powiedzieć tak, no oni wyjdą, Borussia Mönchengladbach, ja już ostatnio po prostu pikowała, ja gorsze występy, e, miałbym większą obawę, gdyby na przykład Bayern Monachium z nimi grał pół roku temu, chociaż oni wyrzucili, faktycznie e, Borussia Mönchengladbach wyrzuciła faktycznie tej Bayern Monachium z pucharów DFB Pokal więc no to będzie tragedia e, wydaje się, że po prostu ten mecz, jeśli chodzi o Bajer no będzie przegrane z Borusem Muszek-Gladbach, niestety muszę po prostu to powiedzieć, może wystawić po prostu młodych zawodników, natomiast no chociażby z tym doświadczeniem piłkarzy, jeśli chodzi o Borusię, Muszek-Gladbach, tak? o bycie, doświadczeniem piłkarskim, no ci młodzi mogą wystąpić, ale to nie jest tak, że wystawimy ich i nagle oni się sprawdzą, oni musieliby wchodzić systematycznie, musieliby dawać też po prostu impuls, rzeczywiście można na nich stawiać, tak? To, że nie występowali dotychczas Bayern i Monachium, nie dostawali całego praktycznie spotkania 90 minut, to też nie jest kwestia przypadkowa. Ja e, nawet bym zaryzykował taką sytuację, że może po prostu nawet zmienić zmiany, jeśli chodzi o pozycję poszczególnych zawodników, tak? E, że, że ci bardziej doświadczeni powinni być mocniej cofnięci. No i Bayern Monachium e, raczej po prostu w najbliższym spotkaniu, jeśli chodzi o Borussia Mönchengladbach, powinien się bronić. A nie atakować, bo naprawdę jest to, wygląda to kiepsko, a kolejne dni przynoszą nowe, nowe rewelacje, zaraz się okaże, że po prostu pół drużyny wypadnie. Czy to doprowadzi do tego, że faktycznie Bayern nie będzie mógł grać? Może być taka sytuacja, jeżeli nie będą mieć po prostu kadr, na razie jeszcze ławka rezerwowych jest, może być sytuacja tego typu, że rzeczywiście tam pół drużyny zostanie zdiagnozowana, że ma koronawirusa, no i może będą te mecze przełożone, tak? Jak na razie, jeśli chodzi o informacje dotyczące Roberta Lewandowskiego, to on nie ma koronawirusa no ale ludzie, przecież to co tam się dzieje praktycznie, tam jest istny Armagedon i to jeszcze trzech fizjotera fizjoterapeutów zakażonych koronawirusem e, to chyba po prostu teraz nie mają jakiekolwiek e, tak w, w, tutaj e, wiadomo, że nie mają kontaktu z piłkarzami no ale jeżeli oni mieli wcześniej praktycznie kontakt z piłkarzami, no to jest po prostu kompletna tragedia, tak, kompletna tragedia nie ma nic gorszego jak fizjoterapeuci którzy są zakażeni koronawirusem e, no bo oni mają po prostu tak namasują no tych piłkarzy i tak dalej, mają kontakt e, e, fizyczny, cielesny jeszcze piłkarze no, mogą zachować te restrykcje reżimu, no ale wiadomo, że to też jest to pra praktycznie ciężkie do uzyskania. Dramat, dramat, i jeszcze raz po prostu dramat to, co się dzieje, jeśli chodzi o Bayern Monachium, no to jest po prostu kompletna katastrofa, tak, kompletna katastrofa. A jeszcze mówię, czekamy na wyniki, jeśli chodzi o, to, o tych kilku praktycznie zawodników u Pamekano. Zane Stanisic tak, to kolejni zawodnicy, którzy praktycznie by wylecieli wle, z Bayernu Monachium, tak, na, byliby na kwarantannie praktycznie jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o piłkarzy. No można powiedzieć, mają przedłużone wakacje wielu piłkarzy bo zamiast wrócić po przerwie świąteczno-noworocznej, to wielu z tych piłkarzy od razu po prostu pakowało się na kwarantannę, czy przychodzi tego koronawirusa w domu, eee, czyli no, praktycznie tam wolne, od którego tam 19 grudnia do będą mieć pewnie połowę stycznia. Do połowy stycznia, a tutaj chociaż w styczniu tak dużo meczów e, Bayern Monachium nie rozgrywa, to na pewno jest jakaś optymistyczna informacja, no ale mamy tutaj mecze, tak, jeśli chodzi o styczeń, mamy mecze przecież z Borussią Muschengladbach, 7 stycznia. Potem mamy FC Köln 15 stycznia i Hertha Berlin 25 23 stycznia, przepraszam. No optymistyczna informacja może być taka, że pewnie większość już będzie z tej piłkarzy dostępna do gry 23 stycznia. Może w tym szaleństwie jest pewien pozytywna informacja, a mianowicie a mianowicie to sytuacja, gdzie. E, tak naprawdę, tutaj ci piłkarze wypadną na początku roku, więc potem będą tymi ozdrowieńcami i tak dalej, więc nie powinni po, po, potem wypaść w kolejnych spotkaniach. No ale Bayern Mannheim nie jest odosobniony, bo tak samo sytuacja jest podobna w że tam też sporo zawodników powylatywało. No, muszę powiedzieć, że dzisiaj nagrywam takie filmiki, które będę pewnie aktualizację robił, że nie 10 praktycznie zawodników i e, 10 osób z Bayernu zakażonych koronawirusem, tylko 13, pojutrze się okaże 16, tak? Zwłaszcza, że po prostu te, 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 te wyniki będą spływać. Yeah. <laughs> no ja nie wiem w ogóle, jak w tej sytuacji ma wyglądać po, by, okres przygotowania chyba ci piłkarze musieliby po prostu przystąpić do meczu z marszu, e, siedzieć w domu do rozpoczęcia meczu żeby po prostu uniknąć tutaj zakażenia, tak? no, ale nie ma też się co dziwić, jeżeli po prostu jest po kilkadziesiąt tysięcy osób zakażonych każdego dnia tylko mówię, dla mnie głupota, że Bayern Monachium zgodził się na to, żeby puścić zawodników w grudniu na wakacje no nie można teoretycznie je zakazać, aczkolwiek no wiemy co się działo już w grudniu, było sporo osób zakażonych koronawirusem tylko ktoś powie, no tak, ale czy on polecił na Malediwy, czy w Niemczech, to tak samo musi się w Niemczech zarazić. No okazuje się, że polecił na Malediwy i tam na przykład no, stwierdzą o niego koronawirusa. Chociaż ktoś powie, no Malediwy stosunkowo mniejsze, mniej ludzi, e, tak, w Niemczech większe, po prostu szansa to, żeby się zakazić. No wiadomo, też tego nikt nie, nie jest w stanie praktycznie uniknąć. Na pewno też optymistyczna informacja jest taka, że oni są zaszczepieni w większości, więc powinni to raczej przechodzić łagodnie. Nie ma jakiejś informacji o dramatycznym przebiegu. Kimś gorzej po prostu to zniósł, ale on miał w grudniu koronkę. Praktycznie dwa miesiące nie grał, od listopada do końca grudnia, na no ale on nie był szczepiony. Teraz się chce zaszczepić. No właśnie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba sobie i wam życzę zdrowia. Cześć.